Dziś zajmiemy się historią jednego z tych dzielnych pancernych żuków, którego los do dzisiaj pozostaje zagadką. Wspólnie z partyzantami porucznika Kostka uderzymy na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie. Tutaj siedziało się, nie myślało się wcale o życiu. I posuniemy się o kilka kroków bliżej ku skrzyniom kryjącym pamiątki po generale Mieczysławie Smorawińskim. To jest niemiecka mapa propagandowa pokazująca błyskawiczny rozwój wypadków wojennych we wrześniu 1939 roku, a nas interesuje rubież pierwsza, ta zakreślona tutaj linią graniczną, tu jest Cieszyn, rubież pierwsza, pierwszy dzień wojny i nasze pierwsze dzisiaj podejście do niesłychanej historii polskiego małego czołgu rozpoznawczego. Pułkownik Władysław Krawczyk, szef sztabu Grupy Operacyjnej Bielsko w relacji spisanej w obozie jenieckim, tak ujął wydarzenia pierwszego dnia wojny na tym terenie. 1 września. Rozpoczęło się o godzinie 4.30 nalotem lotnictwa nieprzyjaciela. O godzinie 6.00 nadeszły meldunki z Bogumina, Cieszyna i Żywca, że 1 batalion 3. PSP i batalion ON wycofały się na wschód. 4. PSP z Cieszyna, że na przedpolu silne podjazdy kawalerii i motocyklistów oraz o godzinie 12.00 od pułkownika Misiąga, że na przedpolu pozycji wrzeszcze czołgi nieprzyjaciela. Każde środowisko ma taką historię, która je ogromnie pasjonuje, całe lata nakręca, jak to się nieładnie mówi. Wy też macie taką historię. No, historia jest dosyć ciekawa. Jest to zaginięcie polskiej tankietki TK3, i która w zasadzie w 1939 roku no, nawet nie walczyła za bardzo. Ludzie zginęli praktycznie po pierwszych 5-6 godzinach wojny. 51. Kompania Czołgów Rozpoznawczych w założeniu stanowiła odwód dowódcy Grupy Operacyjnej Bielsko. Jednak niemal w pierwszych godzinach wojny okazało się, że wszelki sprzęt pancerny potrzebny jest na pierwszej linii, połamanej już przez niemiecką 5. Dywizję Pancerną. Sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że polscy saperzy wysadzili wiele mostów na rzekach i potokach, a tankietki musiały szukać brodów i obejść. Szukano brodu, szukano mostu, żeby przejść z powrotem do zabrzegu. Mosty były wysadzone, dojechali do tego miejsca. Do tego miejsca, to jest autentyczny układ terenu. Tu jest tor kolejowy, nasyp kolejowy, wiadukt. To wszystko wyglądało dokładnie tak w 1939 roku. Dokładnie tak samo. Natomiast miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, był to dosyć duży wykop, gdzie brano ziemię na usypanie tego nasypu dużo wcześniej kolejowego. Tankietki podjechały w to miejsce. W tym momencie z nad nasypu od strony Bąkowa nadleciały samoloty niemieckie. Stamtąd, tak. Nadleciały samoloty niemieckie, gdzie no, załogi tankietek chciały się schować. Jedna z tankietek schowała się pod ten wiadukt. Druga. Dobrze zrobiła. Druga prawdopodobnie chciała skręcić w krzaki, które tu były. W momencie, jak podjechała, według opowiadań świadków, przewróciła się na grzbiet. Jako że tankietka oczywiście miała tylko dwa włazy z góry, no wpadła w wodę, wpadła w bagno. Załoga tamtej tankietki spróbowała ją wyciągnąć. O tym świadczą liny, które były jeszcze dosyć długo po wojnie widoczne, znaczy po działaniach w 1939 roku. Niestety nie udało im się to. Tankietka została. Zamiast elektroniki siekiera w ręku dzisiaj. Robercie, przygotowujemy pole do działań dla wyrafinowanego sprzętu. Jak sądzisz, jakie są szanse określenia, czy coś jest pod nami? Szanse są prawie stuprocentowe. Jeżeli ten sprzęt znajduje się tutaj w tym miejscu, to w krótkim czasie
stwierdzimy, czy on tutaj jest, czy nie. Czym dzisiaj pracujemy? Dzisiaj standardowo do takich metod używamy georadaru, więc to jest najskuteczniejsze urządzenie i prawie stuprocentowe. W polskich siłach zbrojnych jest opisane, że były dwie tankietki. Jedna utonęła koło Pawłowic. Tam szukałem kilka lat tego miejsca. Row było opisane, że w rowie melioracyjnym. I przez przypadek trafiłem do świadka, który szedł po mleko w tym czasie i widział całe to zdarzenie i wskazywał tutaj, że tutaj jest jakiś pojazd utopiony, już też słyszałem wcześniej od miejscowych tutaj ludzi. Moja ciotka, siostra od ojca, mieszkała, ja tu na wakacje przychodziłem, więc oni patrioci i ogromni wielbiciele żołnierzy, mnie tu ciotka prowadziła i mówi, tu zginęło i jest utopionych dwóch żołnierzy z tankiem. Teren, jak to zwykle bywa wokół linii kolejowych, dosłownie usiany jest drobnym żelastwem. Śruby, podkładki, nakrętki. Tradycyjny wykrywacz w takim terenie jest zupełnie bez szans. Co innego georadar, zaczynający skanowanie od głębokości mniej więcej 70 cm. Rozglądam się za kolorem czerwonym, który zawsze sygnalizuje duże skupiska metalu. Coś z tego wynika z tych skanów? Niestety, na obecną chwilę nie mamy pozytywnych pomiarów. Wynika z tego, że w pierwszych dwóch pomiarach niestety nie ma żadnego metalu. Nie ma metalu. Zapisz te skany, żebyśmy mogli je w pamięci schować. Spróbujmy od krawędzi drogi. Poszukiwania trwają, a w międzyczasie pojawiają się kolejni świadkowie i potwierdzają to, co znaleźć można w relacjach pancerniaków z 51. kompanii, którym dane było przeżyć wojnę. Nie możemy tego zrobić. Witam pana. Dzień dobry, telewizja. Adam Sikorski. Niech pan opowie, jak to było. Ten czołg było widać. Tak go było widać, może no. Ale był przewrócony, był, tak? Już był w tej samej marasie, krzakach, w wodzie. Chciał przejechać i wpadł do tej dziury. Bo wyciągnąć tego tu nawet koniami chcieli. Nie dało się wyciągnąć. A po wojnie nikt tego nie próbował wydobyć? No po wojnie się nikt nie pytał o tym. Nie ma to, nie ma. Zapomnieli. W napięciu czekamy na ostateczny werdykt. Jest czy nie ma? Ostatnie skany i słyszymy podsumowanie dzisiejszej pracy. Co, nic? Nie ma. Ostateczna i najważniejsza odpowiedź tkwi w ekranie georadaru. No niestety, pomimo dokonania kilkuset skanów, nie odnaleźliśmy tego, czego poszukiwaliśmy. Czarna rozpacz, powiedziałeś. Czarna rozpacz, dokładnie tak jest. Ale to nie jest tak, bo nawet jeżeli nie znajdziesz, to coś znajdujesz. Jakąś wiedzę, jakąś legendę, nawet jeżeli to jest tylko legenda. A już same poszukiwania są wielką siłą. Myślę, że to wszyscy tak to przeżywają. Ja myślę, że na tym nie skończymy. Ja myślę, że jeszcze wrócimy do tematu, dlatego że no, istnieje jeszcze inna możliwość, ale to może... Jeżeli nie tu, to... To gdzie indziej. Myślę, że spróbujemy znaleźć załogę tej tankietki. Ja myślę, że ludzie, którzy tu są, pomogą w tym wszystkim, naprawdę. Thank you.
Tę opowieść chciałbym zacząć tutaj, w partyzanckim obozowisku w Puszczy Solskiej, miejscu niezwykłym. Wyobraźcie sobie Państwo, jest rok 45, jesień. Od roku UB, Armia Czerwona, NKWD, kto jeszcze tam się z tego czerwonego kotła nie wychynął, urzędują w całym kraju. A tutaj ciągle trwa partyzanckie królestwo. Jest więc jesień 45 roku. Aresztowania w Tomaszowskim zaczynają nabierać tempa. Wielu chłopaków trafia do więzień w Tomaszowie, wywożeni są do Lublina i dalej. I wtedy tutaj zapada decyzja. Rozbijamy Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim. Teren powiatu tomaszowskiego był pod koniec roku 1945 ciągle pod kontrolą Polski podziemnej. Władza komunistów ograniczała się do głównej ulicy powiatowego centrum. Ale funkcjonariusze tutejszego Urzędu Bezpieczeństwa odznaczali się szczególną zawziętością i okrucieństwem. Część z nich rekrutowała się z dawnych członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i w nowych realiach kontynuowała dzieło rozpoczęte 17 września 1939 roku polowaniem na polskich żołnierzy z rozbitych oddziałów. A oto i miejsce akcji. Tutaj w tym gmachu mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a tam po drugiej stronie jezdni to była Smocza Jama. Miejsce owiane straszliwą legendą, potworna katownia. Zresztą najlepszy dowód, że innym urzędom bezpieczeństwa wystarczały budynki pojedyncze. Tutaj w Tomaszowie potrzebne były aż dwa. Tutaj, co się dzieje w tej Smoczej Jamie, to było do wygaśnięcia. To do wymordowania było. Kawalec Julian. Tutaj drugi. Kat. Kat, jest. Jest Kat. To pański pseudonim. Tak. To tak wszystko się działo, widzisz pan, o. O, tak się działo. Tu było parę cegieł, a dotąd były siki, proszę pana. Dotąd było, proszę pana, mocz. Tak my siedzieli, proszę pana, o, na tym. I tak my, proszę pana, mordowali się, proszę pana. Nie chcesz faworyt? Ja, twoja mać, przepraszam bardzo. Może to niewyraźnie w telewizji. Mówi, będziesz gnił w celi. I tylko miał przez te drzwi, a tu jak szatany siedzieli. I tak... Jeden za głowę, drugi za skórę, trzeci za tyl i mnie tutaj wciągnęli tutaj na ten tyl i tu mnie od razu położyli na ten tyl i dawaj, młodzi. Tutaj pod tym gmachem z kolumienkami stanął pewnego dnia Karol Kostecki, pseudonim Kostek, człowiek legenda, człowiek, którego partyzanci kochali niezwykle i do kamery opowiedział nam historię akcji na Tomaszów. A dlaczego i partyzanci, i ludność miejscowa, okoliczna tak Kostka kochała, zobaczycie Państwo sami. Zebrałem 40 chłopaków, miałem. Ale miałem 20 ręcznych karabinów maszynowych. To była potęga ogniowa. To wszystko poszło na ubezpieczenie, a ze mną zostało 8 chłopców. Diaczyszyn dostał specjalne zadanie, to znaczy dostał przydzielony, dostał 8 chłopców i miał żywcem dostarczyć do mnie żywego kijkę i gmitrocę. Dwóch największych sadystów w Urzędzie Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim. Podszedłem z tą grupką swoją od tyłu, wysoki płot, przeskoczyliśmy ten płot. Tu w domu partii grało radio i wartownicy siedzieli na ławce, słuchali radia. Żołnierze wiedzieli, że w razie jakiegoś styku to wartowników rozbroić. Nie zabierać broni, tylko wyciągnąć zamek i unieszkodliwić.
No to ten jeden wartownik zaczął uciekać i uciekł. I przeżył, a drugi stał z tej ławeczki, miał karabin, czyli podniósł zamek do góry, cofnął do tyłu, wprowadził nabój, zamknął. Więc o te ułamki sekundy ten był wcześniejszy, pociągnął serię i no, zabił tego wartownika. Wtedy odezwały się strzały z Urzędu Bezpieczeństwa, z piętra. No i zdałem rozkaz tym, którzy mieli piaty, oddali serię pocisków z piatu i już zaległo milczenie. Więźniowie byli przestraszeni, oni nie wiedzieli, co się dzieje. Niemniej mieli ode mnie grypsy, ja od nich, że się... że przyjdę. I wtedy, jak już te kraty wyłamane zostały... O, Mietek, Jurek! I krzyczą... Kostek przyszedł. No i ja jak tak woka stanąłem i tylko swoich tu wygarniałem. Ci Ukraińcy, Niemcy z innych rejonów. Był dowódca kompanii z rejonu Hrubiszowskiego, Wiktor Hrubiszowski też wyszedł. Zabrałem swoich chłopaków, rakiety, znak zakończenia akcji i wycofałem się. Wycofałem się bez żadnych strat. Zdobywanie budynku jest rzeczą trudną. Ja sobie zdawałem sprawę. Ja go mogłem zdobyć i mogłem ich tam wydusić. Ale mogłem stracić jednego żołnierza. Więc zrezygnowałem ze zdobywania budynku. W zasadzie pokazałem im, że chciałem i zrobiłem. Ja chciałem się ujawnić. I gdyby ta szansa była wykonana przez Urząd Bezpieczeństwa, nie byłoby tej krwi, więc to się rozeszło szerokim echem po Polsce. Mogę ta właśnie Smocza Jama znana była w Polsce i uwolnienie tych więźniów rozeszło się po Polsce. Ta historia mogłaby mieć kilka zakończeń. Jedno szczęśliwe dla ludzi uwięzionych tam na dole, a inne zakończenia wyglądały tak. Po pierwsze, smutno się to niezwykle skończyło dla szefa PUBP w Tomaszowie, którego za tchórzostwo aresztowano, bo trzeba powiedzieć, w czasie tej akcji tutaj tylnym wejściem, tam właśnie za budynkiem wyskakiwały gromady ubeków i wpadały do dołu z wapnem, świeżo gaszonym wapnem, które znajdowały się gdzieś tutaj. Kompletny chaos, kompletna degrengolada i przykładne tchórzostwo. Trzecią puentę trzeba by dopisać historyczną. Otóż długo w literaturze kołatała się opowieść, jak to Kostek, dowodząc batalionem piechoty, wszedł tutaj do Tomaszowa z działkami przeciwpancernymi i zdobył dzielnie broniący się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Dziś na mapie tajemnic znaczymy tę ulicę w centrum Lublina, a może nie tyle ulicę, co konkretną kamienicę, której numeru jeszcze nie zdradzę, a jeszcze konkretniej podwórko tej kamienicy. Otóż w pierwszych dniach wojny, kiedy szykowała się ewakuacja rodzin wojskowych z Lublina, tam na tym podwórku zakopano pamiątki po generale Mieczysławie Smorawińskim. Postać niezwykła. Za chwilę ją Państwu przybliżę. Generał Mieczysław Smorawiński to wspaniały żołnierski życiorys, z którego w potocznej świadomości została tylko tragiczna śmierć w Lesie Katyńskim. Ale u bolszewików na żadne względy liczyć nie mógł. Doskonale pamiętali, że jako dowódca 4. Brygady Piechoty przyczynił się do rozgromienia Armii Budionnego. Musiał kłuć ich w oczy i Order Virtuti Militari i wielokrotny Krzyż Walecznych za wojnę z Sowietami.
W Lublinie zaś, gdzie przez 5 lat do wybuchu wojny dowodził okręgiem korpusu, zapamiętano go jako świetnego organizatora życia wojska i wspaniałego patriota. Są takie domy, gdzie ciągle wspomina się go ciepło i z ogromnym szacunkiem. Ja mam to zdjęcie. Pani Tadeusz, a to jest dziadek? Smurawińskiego. Tutaj ma pan na tym generała. To bardzo, bardzo cenna fotografia, jej nie widziałem dotychczas w obiegu naukowym. Ja panu, jeżeli pan... My skopiujemy elektronicznie. Takie rzeczy muszą leżeć w rodzinnych szufladach, bo wspaniale, że są takie domy, gdzie oto nagle jakiś fragment naszej wspólnej historii zaczyna żyć, ale zjawiłem się tutaj u pana z paru przyczyn. Pierwsza historia to usłyszałem od pana Tadeusza rzecz o ukrytych pamiątkach po generale. No to były takie pamiątki też i wspólne, znaczy bo my, no, znaczy dziadek, bo ja już nie, prawda? Tak. Tylko mieszkali na ulicy Okopowej. Rzeczy niektóre, które żołnierze zakopali na podwórku. Pamiątki rodzinne i różne takie rzeczy, no które tam, no, szczegółów dokładnych nie znam, co tam było. Dużo tego było? No w skrzyniach, z tego wiem, że w skrzyniach jakichś takich drewnianych, no zabezpieczanych specjalnie, bo dziadek mówił. To było 2 września. Co tam było w środku, w tych skrzyniach? Ja nie pamiętam. Ale to były pamiątki generała Smurawińskiego, tak? Pamiętam tylko, że było albo 1000, albo 10 000 sztuk longów, małe kalibrówki. Amunicji? To na tak. Żołnierze robili, no podobno fachowo, bo tak dziadek z tego mówi, że tam w sposób taki wojskowy zabezpieczono jakaś tam broń. Znaczy w miarę głęboko? Tak, i, no i rzeczy, które powiedzmy metalowe, to mówi, że to były jakieś tam zawijane w odpowiednie towoty i tak dalej. No, co tam dokładnie, to tak specjalnie nie mogę, nie bardzo, wiem, że na pewno tam chodziło, że też jakaś właśnie, co ojciec mówi, jakaś broń sportowa. Broń taka, no, nietypowa nawet, bo to... I różne, no, takie rzeczy, które żeby się nie dostały w ręce Niemców. Ja dokładnie palcem dotknę, gdzie to jest. Dobrze, to my załatwimy stosowne zezwolenia, bo dzisiaj to jest tak, że kopać samemu nie można, trzeba mieć zezwolenie konserwatorskie i wybierzemy się tam wspólnie. A mamy georadar, więc dla nas obejrzenie, co jest pod ziemią, jest sprawą prostą. Dziadek twierdził, że tam... A dziadek mieszkał, jak wrócił do Lublina, później po wojnie. No to widział już to, to mówi, że raczej tam powinno być to wszystko na miejscu. To na naszej wyobraźni ogromna pożywka. Mniej więcej za 2-3 tygodnie zaproszę panów na poszukiwania. Obejrzymy go radarem, zobaczymy, co jest pod ziemią. A ja pokażę, w którym miejscu.